Dziękuję za pytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Przystępujemy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. To może zacznę tutaj od siebie. Pierwsza informacja jest taka. Otrzymaliśmy pismo podpisane przez dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa o następującej treści. Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków propozycji zmian ordynacji wyborczych w wyborach do Rady Dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa przekazuję Państwu informację prezydenta miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji. Zgodnie z zapisem paragrafu 2 punkt 7 uchwały numer 5063 przez 921 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczących propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa uprzejmie proszę o umieszczenie tej informacji w siedzibach rad i zarządów dzielnic. Dlatego też informuję Państwa, że ta informacja to jest dwie kartki papieru, znajduje się w sekretariacie Rady Dzielnicy i każdy z Państwa, kto chciałby się zapoznać z informacją Pana Prezydenta o wynikach przeprowadzonych konsultacji, może się po prostu zapoznać w sekretariacie, można sobie przeczytać. To mamy również udostępniać wszystkim mieszkańcom, którzy się zgłoszą. Więc dlatego tutaj jest i czeka również na mieszkańców. Przepraszam, trzy kartki, bo powiedziałem dwie, ale jedna się skleiła. Trzy kartki tej informacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest następująca. Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z prośbą dotyczącą rozpowszechnienia przez Państwa jednostkę informacji dotyczącej organizowanej 7. edycji konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom. Program Pomocy Lokatorom po dokonaniu nowelizacji przepisów prawa miejscowego jest obecnie kierowany do wszystkich osób, które spełniają kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych określone w obowiązującej na terenie gminy uchwale numer to jest 58/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2012 pozycja 5817. W załączeniu przesyłam treść ogłoszenia i plakat. Zasady przeprowadzania konkursu pozostają bez zmian z prośbą o rozważenie możliwości rozpropagowania przez Państwa organizację lub na terenie Państwa jednostki, na przykład poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych informowanie członków stowarzyszeń. Informacja w lokalach przeznaczonych do 7. edycji konkursu ofert jest dostępna w internecie i tu jest adres link program pomocy lokatorom w module ogłoszenia i komunikaty oraz w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 Wydział Mieszkalnictwa OMK, ulica Wielopole 17A na tablicach ogłoszeń. I w przypadku wątpliwości dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonów, których jest podanych 7. I szanowni Państwo, tu jest to ogłoszenie i to jest plakat, który żeśmy przygotowali.
I dlatego apeluję do Państwa radnych o zabranie po sesji Rady tych materiałów. Przygotowaliśmy tutaj 3 egzemplarze, ale w każdej chwili, jak Państwo wiecie, możemy włączyć kserokopiartkę i tyle wydrukować, ile będzie potrzeba. Taki jest komunikat, ogłoszenie, które na tablicę możecie Państwo powiesić, więc no, nie drukowaliśmy po to, żeby nie zużywać papieru. W momencie tyle, ile będzie potrzeba, po prostu wydrukujemy. I to jest, a 2 egzemplarze można od razu wziąć. Następna informacja też jest taka. Komunikat dla rolników. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie załączonego komunikatu dotyczącego całkowitego zakazu uprawy maku i konopi na tak zwane potrzeby własne. Zakaz ten obowiązuje na terenie całej gminy miejskiej Kraków w 2013 roku. Bardzo proszę o umieszczenie komunikatu w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób z terenu dzielnicy. Podpisała zastępca dyrektora wydziału pani Krystyna Śmiłek. Tu żeśmy skserowali 2 egzemplarze komunikatu, ale oczywiście tyle, ile Państwo zgłosicie zapotrzebowania, to tyle wydrukujemy. To też nie ma problemu i bardzo proszę po sesji, żeby się zgłaszać tu do pani Kasi i odbierać te komunikaty. Komunikat wygląda w ten sposób. Proszę. Teraz. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Tutaj już bardzo proszę o uwagę. Mianowicie, a może to sobie zostawię na koniec. Teraz jest tak. Chciałem Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym na sesji Rady Miasta została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Kantorowiska Niebyła. Do tej uchwały, do tego projektu nie zostały wprowadzone żadne poprawki, czyli w tym brzmieniu, jaki tu jest, został on uchwalony. Dlatego też wziąłem z Rady Miasta parę egzemplarzy, jeżeli są osoby zainteresowane, to bardzo proszę, tutaj można już wydrukowane wziąć. Połóż Grzesiu, bo to kto będzie ja chciał proszę. Wziąć to bardzo proszę. Znaczy daj mi Grzesiu, proszę. Daj wam. Przejdź dam ci. Jest jeszcze. Jeszcze co? Polecam proszę. To oczywiście będzie na komputerze, no ale ponieważ tam były przygotowane na sesji, a ja już podjęli uchwałę, to im jest to niepotrzebne, to wziąłem po prostu, żebyśmy my nie musieli drukować. Następna sprawa jest taka. Zaproszenie. Rada Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie poświęcone zmianom studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, w którym udział weźmie zastępca prezydenta miasta Krakowa pani Elżbieta Goterba oraz przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 roku o godzinie 17 w budynku gimnazjum nr 43 w Luboczy, ulica Łuczanowicka 2A.
Jak widziałem przed sesją, kolega rozdawał Państwu te zaproszenia. Jeżeli komuś jeszcze będzie brakowało, to bardzo proszę sobie zgłosić się, wydrukujemy, dodrukujemy ile potrzeba. Chciałem poinformować, że o tym spotkaniu jest na naszej stronie w tygodniku nowochórskim. Jest to zaproszenie w tej formie, to znaczy nie w tej formie graficznej, bo treść tego zaproszenia jest zawarta na naszej kolumnie. Jest na naszej stronie internetowej, więc w związku z tym, no, jakby ktoś chciał jeszcze powiesić, ale już we wszystkich możliwych źródłach informacja o tym spotkaniu jest zamieszczona. Chciałbym również poinformować, że oprócz pani prezydent Koterby, z którą rozmawiałem dzisiaj i która potwierdziła swój udział w tym spotkaniu, z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego kontaktuje się kolega Kawa i oprócz tego zaprosiliśmy wszystkich 6 radnych miejskich z terenu naszej dzielnicy. Dostali zaproszenie na to spotkanie i pan Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania i Ochrony Środowiska, Przestrzennego Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Z Grześkiem rozmawiałem dzisiaj. Nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi. Zastanawia się, czy będzie na tym spotkaniu, czy nie. Józek Pich, pan radny i wiceprzewodniczący Rady Miasta, potwierdził swój udział w tym spotkaniu. Jurek Woźniakiewicz też powiedział, że będzie. No a reszta Państwa zaproszenie dostali. Jak to będzie, to się okaże na miejscu. Następna sprawa. Chcesz, Jasiu, coś dodać tu w sprawie tego spotkania? Znaczy to spotkanie to jest wyjątkowo w naszej dzielnicy, bo raczej do czasu wyłożenia projektu planu nie ma takich spotkań. To jest naszą prośbę, że pani prezydent się przychyliła. No, pani prezydent wyjaśni niektórym osobom, co można, co nie można. I to spotkanie chyba przyniesie swój efekt. No, na pewno się ludzie pokłócą. A co oprócz tego, to się okaże. Proszę Państwa, następne zaproszenie są na koncert paschalny, który się odbędzie 7 kwietnia o godzinie 17 w Kościele Miłosierdzia Bożego osiedle na Wzgórzach 1A, zresztą wszyscy wiedzą, gdzie jest Kościół Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach. Tu są zaproszenia, które jak Państwo wiecie i tak są niepotrzebne, ponieważ każdy, kto przyjdzie, może wejść na ten koncert. No niemniej jednak, jakby ktoś potrzebował na pamiątkę, to połóż Andrzejku tam na środku. To sobie weźmie. Teraz, proszę Państwa, jest tak. Jeszcze chciałbym polecić, nie wiem gdzie było to, jest. Dwutygodnik Kraków. A dlaczego chciałbym polecić? Mianowicie na stronie 12 są. Na stronie 12 jest taka informacja. Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Proszę bardzo. I tutaj możecie Państwo się z tym zapoznać. Proszę. W tym dwutygodniku. No nie, bo tu było tego więcej już. Jest. No nie mogę dać, bo ja też biorę. Wie pan, że jak chyba, ale jak ktoś jeszcze potrzebuje, to bardzo dobrze. No. To jest, to jest. No, no, nie. No, no. Proszę bardzo, to jeszcze. Proszę. Proszę, to jeszcze. Ja to mogę pobrać, to mogą płacić. Tak. No dobra, to już będziecie czytali, będziecie sobie konsultowali.
Proszę Państwa, wpłynęło do Rady Dzielnicy pismo następującej treści. Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż w dniu 2 czerwca 2013 roku planowana jest 13. już edycja Dnia Otwartego Magistratu, w której tematem przewodnim będzie problematyka obecności grafiki w przestrzeni publicznej. Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta, organizator przedsięwzięcia, zwrócił się z zapytaniem, jakie kwestie powinny zostać uwzględnione w programie Dnia Otwartego Magistratu i w jakiej formie mogłyby być zaprezentowane. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie ewentualnych propozycji czy wskazania możliwości zaangażowania się Rady Dzielnic we wspomniane przedsięwzięcie. Ze względu na konieczność przekazania informacji organizatorom, uprzejmie proszę o przesłanie Państwa sugestii do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa w terminie do dnia 15 marca 2013 roku. Pismo to było przedmiotem obrad Komisji Kultury, w imieniu której może nam coś Halenka powie. Komisja Kultury uznała, że nie bardzo mamy, właściwie nie wymyślił nic, w jaki sposób moglibyśmy naszą dzielnicę przedstawić w tej formie, w formie graffiti. U nas na osiedlu to może jeszcze gdzieś na murach, na blokach by się coś znalazło, ale jak to pokazać na małym stoisku w Urzędzie Miasta? No po prostu nie widzimy możliwości. Czyli komisja zaleciła, żeby raczej w tym temacie nie brać udziału. Grafiki mamy też, jeżeli to można nazwać grafiki, przy wejściu do Rady Dzielnicy. Kolega Zaleński się zgłaszał, bardzo proszę. Właśnie, myśmy rozmawiali na temat tego tematu ogólnie graffiti. No nie bardzo to jest temat zrozumiały, to znaczy mamy walczyć z graffiti na osiedlach i pokazać na tym stoisku, jak walczyć, czy mamy promować ładne graffiti i namalować coś i pokazać na tym stoisku, jak to ma być. Więc temat jest taki... Na pewno nie na pewno, przepraszam. Temat jest taki po prostu, no, jasny. Koleżanka Jadzia chciała zabrać głos. Tak, proszę, wyrwałam się, ale na pewno jest to temat nie na prezentację, przepraszam. Nie na dzień otwarty magistratu, nie na prezentację, jest to temat, wydaje mi się, dla służb miejskich i myślę, że słusznie komisja podjęła decyzję, żebyśmy nie przystępowali do... Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, ponieważ nie wszyscy znają, bo to nie było w tej kadencji, ale to było jeszcze w poprzedniej kadencji, tu mieliśmy takie kłopoty z malowaniem nam ściany w estradzie w Parku Zielony Jar. I dlatego zwróciliśmy się do tych wszystkich graficiarzy, mówiąc, że niech malują zgodnie z prawem na stronie zewnętrznej, czyli tej od tyłu, nie z przodu estrady, od tyłu. I zapału wystarczyło tylko na jeden lub dwa malunki i to powstały niedokończone i skończyły się zapędy odnośnie malowania. Więc to jest tylko na zasadzie takiej, żeby... Brak adrenaliny. No, być może. Zakazana odsłona. Tak, brak, bo straż mieszka nie ściga, bo mieli powiedziane, że to mogą malować zgodnie z prawem, ale nikt nie chciał z tego skorzystać. Natomiast, proszę Państwa, no, myślałem na tym temacie, ponieważ jak Państwo wiecie, we wszystkich poprzednich 12 edycjach Dnia Otwartego Magistratu braliśmy udział. I to mi tak nie dawało spokoju, bo chciałem jednak, żeby dzielnica zaistniała w tym Dniu Otwartym Magistratu i dlatego też wymyśliłem taki temat. Działalność stowarzyszeń na terenie dzielnicy 17. Jak Państwo wiecie, mamy już 7 zarejestrowanych stowarzyszeń i towarzystw
przyjaciół poszczególnych osiedli. Nie będę ich w tej chwili wymieniał, bo wszyscy Państwo wiecie, a ósme jest w trakcie rejestracji, czyli de facto mamy 8 takich stowarzyszeń. Dlatego też przeprowadziłem rozmowę w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, czy jakbyśmy zaproponowali taki temat, w jaki sposób wyeksponowany. No wyeksponowany w ten sposób, że cztery, to się antyramy nazywa, nie wiem dlaczego antyramy, ale te takie plansze do prezentacji, jak Państwo wiecie, są i byśmy dla każdego towarzystwa czy stowarzyszenia, celowo używam tych dwóch nazw, bo pod takimi nazwami one funkcjonują w naszej przestrzeni publicznej, przeznaczyli załóżmy pół albo całą stronę i te towarzystwa mogłyby, że tak powiem, się zaprezentować tam. No ale żeby prezentacja była pełna, to warto by było jeszcze wydać jakąś broszurkę, na której to broszurce też te towarzystwa miałyby po jednej stronie do zaprezentowania się. Dlatego też przeprowadziłem konsultację z dyrektorem Dziadoniem i z tego mi wyszło, że koszt sfinansowania zarówno organizacji tego stanowiska i 2000 sztuk takich broszurek, co wydaje mi się, aby było po 200 na każde towarzystwo działające, to by było 1600, jeszcze 400 by zostało do naszej dyspozycji, to wyszło w sumie około 5000 zł. Jeżeli Państwo by zaaprobowali, żebyśmy poszli z prezentacją stowarzyszeń i towarzystw działających na terenie, to wynika z nazwy, bo jak wiecie, jedne są stowarzyszenia, inne są towarzystwa działających na terenie naszej dzielnicy, to w tym momencie przygotujemy w kwietniu stosowną uchwałę z przeznaczeniem tych 5000 na takie cele, jak mówiłem, czyli wydanie broszury i przygotowanie stoiska. Samo stoisko to kosztuje około 600 zł. Resztę pochłaniają koszty tej broszury. Z tym, że tak, jak wiecie, jesteśmy pod presją czasu, bo ta prezentacja, ale to jest co roku, 2 czerwca jest dnia otwartego magistratu, do tego czasu trzeba przygotować broszurę, czyli stosowne materiały, wydrukować, no oraz przygotować to stoisko. Dyrektor Dziadoń podjął się, że to zrobi. Natomiast mam do Państwa takie pytanie. W tym momencie zwracam się, no nazwijmy to, do łączników między Radą Dzielnicy a poszczególnymi stowarzyszeniami. To Państwo wiecie, kto jakie ma stowarzyszenie. Czy po pierwsze stowarzyszenia chcą w czymś takim brać udział? A po drugie, no stosowne materiały trzeba by przekazać do 15-20 kwietnia do pana dyrektora Dziadonia, który się zajmie całościowym opracowaniem zarówno wystawy, jak i również tej broszury, przygotowaniem graficznym. Dyrektor Dziadoń prosił mnie, żeby ewentualnie dać na miarę na łącznika, tak to nazwijmy, na roboczo, z poszczególnym stowarzyszeniem, więc może być to prezes, może być to każdy z Państwa radnych, żeby z Frankiem, że tak powiem, ustalać szczegóły tej publikacji, pewnikiem jakichś zdjęcia. Broszura by miała dla każdego towarzystwa po jednej stronie, czyli 8 towarzystw i strona zewnętrzna, czyli towarzystwa by były w środku, a strona zewnętrzna, to znaczy kartka zewnętrzna, czyli to by były 4 strony, prawda? 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne by były do dyspozycji Rady Dzielnicy. A każde stowarzyszenie by miało jedną stronę, czyli że ta na przykład skład zarządu
stowarzyszenia, jakieś zdjęcia, ale to już byście Państwo musieli sami, to znaczy w tym momencie mówię o stowarzystwach, stowarzyszeniach, dostarczyć sami do dyrektora Dziadonia, jak również zdjęcia, które chcielibyście mieć zamieszczone na tych stronach. Stronach, no nie stronach, na tym antyramach. Na tych antyramach w Radzie Miasta. I w związku z powyższym, jeżeli no, zakładam, że wszystkie stowarzyszenia będą chciały wziąć w tym udział, bo jest to dla nich również doskonała promocja. Mamy wpisane w statucie jeszcze obecnie obowiązującym Rad Dzielnic, że do jednych z obowiązków należy współpraca z organizacjami mieszkańców działających na terenie dzielnicy i tak to rozumie to nasze działanie i w związku z tym tyle, co ja mam do powiedzenia i spytam się, czy ktoś jest przeciwny temu, a jeżeli nie, to już będziemy się na roboczo. Kolega Zaleński chciałby zabrać głos. Nie jestem przeciwny absolutnie, tylko chciałem zabrać bardziej głos, ponieważ faktycznie czasu jest mało, żeby zorganizować to tak, żeby fajnie wyglądało. Ja mam taką propozycję, żeby tą sprawę też przyspieszyć, żeby omówić to na gorąco i na bieżąco, żeby na najbliższej Komisji Kultury zaprosić wszystkich przewodniczących stowarzyszeń i spróbować na tej komisji omówić mniej więcej tego, jakby na jakim etapie, co na tych zdjęciach, czy ewentualnie jakiś właśnie pomysł wpisać członków zarządów, nie wiem, członków w ogóle, historię, może to w ten sposób byśmy poszli, żeby tą sprawę jak najszybciej załatwić, bo uważam, że to, co myśmy na Komisji Kultury dyskutowali na temat tego graffiti, no to jest taki temat nijaki, ale to, żeby zaprezentować te stowarzyszenia 8 działających na terenie dzielnicy, uważam, pomysł jest jak najbardziej fajny, bo jest po prostu się czym pochwalić. Pomysł jest bardzo fajny, tylko obawiam się, że będą trudności organizacyjne związane z tym, że o ile mnie pamięć nie myli, planowane jest posiedzenie komisji zaraz po świętach. No właśnie. I na tym albo przesunąć to posiedzenie komisji, tak. Nie wiem czy na następny tydzień to jest komisja. Nie musi być poniedziałek, może być tydzień. No ale może być wtorek. Na przykład. Wtorki są wolne. I na przykład zrobić to posiedzenie komisji nie dzień później, dzień to za tydzień, na przykład 9 kwietnia. Tak, 9 kwietnia i zaprosimy jeszcze dyrektora Dziadonia i sobie szczegóły omówimy i wydaje mi się, żeby to było dobrze. Co na to, Helenko? Tak, jak najbardziej. Wszyscy członkowie komisji tu słyszą, więc już 9 kwietnia. Ale to jak będziemy podawać terminy, tak, to ale, uwzględnić. Ja i dyrektora Dziadonia i wszystkich przewodniczących. Dobra, to ja rozumiem, że temat mamy omówiony i mamy akceptację jako zarząd do podejmowania jakichś działań w tym temacie. Dziękuję Państwu uprzejmie i teraz przechodzimy do sprawy kluczowej. Mianowicie chodzi o to, że jak Państwo wiecie, Rada Dzielnicy ma do dyspozycji środki finansowe. Są to środki w ramach zadań priorytetowych i w ramach zadań powierzonych. Ale w związku z trudnościami budżetowymi gminy, a właściwie sposobem naliczania długu, który nie może przekroczyć 60%, w tej chwili na te małe co bądź środki, które są w granicach 4% budżetu gminy oddane do dyspozycji dzielnic, nałożone zostały kolejne restrykcje. Te kolejne restrykcje to sposób podziału tych środków na tak zwane zadania inwestycyjne i zadania bieżące. I chodzi o to, że tych zadań inwestycyjnych zostało przyjęte na dwóch spotkaniach, które się odbyły 28 lutego
później 21 marca, że ze środków będących w dyspozycji dzielnic co najmniej 35% musi być wydane na zadania inwestycyjne. Jak raz w naszym przypadku to nie stanowi problemu, bo prowadząc w miarę rozsądną politykę na finansową, na chwilę obecną mamy, i to są już dane, które są ustalone z księgowymi jednostek realizujących nasze zadania, mamy w tej chwili 47,46% środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, a oblig jest taki, że 35% musi być, no i resztę 100, czyli 52,54% przeznaczone na zadania bieżące. Te bieżące to między innymi remonty dróg i chodników, na przykład po zimie. To daję taki przykład, nie wiem, o wydarzeniach kulturalnych, o tych koncertach na Łachutach, dlaczego nie, muzycznych spotkaniach na wzgórzach i tak dalej, i tak dalej. A w szkołach to po to, żeśmy podejmowali tę uchwałę korygującą, żeby umożliwić księgowym Zespołu Ekonomiki Oświaty stosowne zaliczenie środków, czy to do inwestycyjnych, czy na działania bieżące. Bo dochodzi do tego, że na przykład, i tu dam taki przykład, że wymiana okien w szkole w jednym wypadku jest zadaniem inwestycyjnych, jeżeli wszystkie okna są wymieniane, a w innym przypadku, jeżeli częściowo, to jest prace, remonty bieżące. No wiecie, to jest kwadratura koła, no ale niestety. Czyli proszę Państwa, teraz przy robieniu budżetu, nasz to będzie dotyczyło jeszcze z budżetem na rok przyszły, kiedy się kończy kadencja, to jest taka krzyżówka. Z jednej strony no, Państwa oczekiwania odnośnie sposobu wydania pieniędzy na takie czy inne zadania, a z drugiej strony ustalenie z realizatorami tych zadań, które środki będą zakwalifikowane jako prace inwestycyjne, a które jako wydatki bieżące. I to musi się zgrać. W tej chwili jest przyjęta proporcja 35% musimy przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Układ jest taki, że łatwo jest przesunąć z wydatków bieżących na inwestycyjne. To skarbnik zaaprobuje, a najlepiej by było, jakbyśmy 100% wydali na inwestycje. Natomiast podjęliśmy uchwałę, żeby 80 tysięcy przesunąć, i to w lutym, na działalność bieżącą, i to w zadaniu powierzonym prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia. No i potrzeby są ogromne, a na razie nie jest to przesunięte. A nie jest to przesunięte mianowicie dlatego, i tutaj odczytam Państwu pewne fragmenty notatki z 21 marca ze spotkania, które się odbyło z przewodniczącymi Rady Zarządów Dzielnic, skarbnikiem miasta, dyrektorami jednostek realizujących zadania dzielnic oraz głównymi księgowymi tych jednostek. I tutaj między innymi można w tym, może najlepiej będzie, jak przeczytam ustalenia ze spotkania. Pierwsze, Rada Dzielnicy powinna uzgodnić klasyfikację budżetową wnioskowanego zadania z jednostką realizującą przed podjęciem uchwały Rady Dzielnicy. To jest pierwsze. Punkt drugi. Utrzymanie zasady rozliczenia wskaźnika wydatków inwestycyjnych łącznie w stosunku do 18 dzielnic, a nie dla poszczególnych dzielnic. I tutaj podobno było na spotkaniu w lutym takie przyjęte, takie uzgodnienie. Skarbnik miasta traktuje dzielnicę jako jedność. To znaczy, żeby ten wskaźnik 35-65 był utrzymany w stosunku do zsumowanych budżetów wszystkich dzielnic.
wszystkich dzielnic. Jemu to jest wygodnie, bo z punktu jego widzenia to pojedyncza dzielnica to jest za mały, że tak powiem, organizm. Niemniej jednak ja przeciwko tej zasadzie zaprotestowałem z wnioskiem, pisaniem do protokołu. Oczywiście to się nie znalazło, dlatego bo to dzisiaj przyszła notatka z tego spotkania. Napisałem od razu sprostowanie do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Uwagi do notatki ze spotkania przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi Rady Zarządów Dzielnic, skarbnikiem miasta, dyrektorami jednostek realizujących oraz głównymi księgowymi. Do ustaleń ze spotkania punkt drugi, to właśnie to jest ten wspólna pula, odnośnie zasady rozliczania wskaźnika wydatków inwestycyjnych łącznie w stosunku do 18 dzielnic, a nie dla poszczególnych dzielnic, przewodniczący dzielnicy 17 zgłosił zdanie odrębne z prośbą o zamieszczenie w protokole ze spotkania następującej treści. Rozliczenie wskaźnika inwestycji powinno się odbywać jednostkowo w stosunku do każdej z dzielnic, ponieważ łączne rozliczanie jest niesprawiedliwe dla tych dzielnic, które utrzymują przyjęty podział środków w stosunku 35% inwestycje i 65% wydatki bieżące i stwarza kłopoty dla przenoszenia środków z inwestycji na zadania bieżące w tych dzielnicach pomimo zachowania wskaźnika. No jak Państwu mówię, mamy wskaźnik 47, już po przecinku sobie daruję, 47 do 53. Jak przeniesiemy te 80 tysięcy, jak nam przeniosą, bo my żeśmy już podjęli uchwałę, to będziemy mieli wskaźnik 44 do tam 56, czyli w dalszym ciągu jesteśmy grubo ponad tym przyjętym wskaźnikiem. I nie wiem, dziwnym trafem, bo to trzy razy podkreślałem, że żeby to się znalazło w tym protokole jako zdanie odrębne, nie znalazło się, dlatego jutro zaraz wysyłam to pismo, które Państwu przeczytałem, z wnioskiem o zamieszczenie sprostowania i się podpiszę pod tym. Teraz następne tutaj, co jest wpisane, punkt trzeci. Przyjęcie zasady, iż w przypadku zmian lub wprowadzania nowych zadań dzielnica konsultuje klasyfikację budżetową z realizatorem, jeżeli jest to zmiana z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące, wówczas zgłasza to do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji, który potwierdza, czy wprowadzenie zmian nie zaburzy całościowego wskaźnika. Zwracam uwagę na pojęcie całościowego wskaźnika, czyli to nie chodzi o to, że my mamy super wskaźnik, tylko całościowy wskaźnik. Pierwszeństwo do uzyskania zgody na przesunięcie środków z inwestycji na wydatki bieżące otrzymują te dzielnice, których wskaźnik wysokości środków na zadania inwestycyjne jest większy. No więc teoretycznie nie powinniśmy mieć problemu, ale jednak do chwili obecnej nie mamy przesuniętych tych 80 tysięcy na prace bieżące. Teraz punkt czwarty. Koordynacją zadań dzielnicy w zakresie inwestycji zajmuje się Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji. Punkt piąty. W przypadku, kiedy dzielnice będą zmniejszały wskaźnik proporcji podziału wydatków inwestycyjnych do bieżących, muszą to konsultować z innymi dzielnicami. No to co ja mam? Handel wymienny prowadzić z inną dzielnicą, mówiąc, że słuchaj, no w ogóle to jest chore. 6. Umożliwienie, aby ewentualne oszczędności po przetargach na realizację zadań pozostały do dyspozycji dzielnic. No wprawdzie mamy zapewnienie to ustne, że te środki, które są nam przyznane, to będą w naszej dyspozycji. Umożliwienie szybszego procedowania wprowadzania zadań inwestycyjnych dzielnic do budżetu miasta. Dokładne precyzowanie w uchwałach rad dzielnic nazw zadań, aby odzwierciedlały charakter inwestycyjnych zadań.
I to jest to, co żeśmy zrobili w naszej ostatniej uchwale dzisiaj. I to jest to, tutaj do Komisji Kultury będzie, że już chcąc ułatwić dyrektorom swobodę wydawania środków, to żeśmy zapisywali pod nazwą remonty bieżące, bo to różnie było. Raz chciał dyrektor robić podłogę, a drugim razem wymieniać okna. Zresztą bierzecie udział Państwo w przeglądach, następne będą w kwietniu. I teraz niestety dyrektorzy będą musieli już szczegółowo określać, na co chcą wydawać przeznaczone środki, bo to pozwoli na stosowną klasyfikację i w efekcie na utrzymanie tego wskaźnika inwestycje do bieżących. Teraz punkt 9. Ustalenie na najbliższym spotkaniu wskaźnika podziału w środku na rok 2014 po uzgodnienia z prezydentem miasta Krakowa i skarbnikiem miasta. Czyli ja rozumiałem podczas spotkania, że ta proporcja 65-35 będzie utrzymana do końca kadencji, ale ten punkt 9 wpisany tutaj w ustalenia sugeruje co innego, że w roku przyszłym, w zależności od sytuacji finansowej budżetu, od sytuacji budżetu miasta, no to te wskaźniki mogą ulec jeszcze zmianie. Z tym, że chcę od razu Państwa uspokoić, że my tutaj jesteśmy dobrzy, ponieważ mamy dużą inwestycję, budowa drogi i miejsc postojowych w osiedlu na Stoku, no, która pochłonie duże środki inwestycyjne. Także ja tutaj osobiście problemu nie widzę, ale no, mam nadzieję, że się nie mylę. No, słucham Cię. Na poprzednim spotkaniu, w którym ja byłem, skarbnik miasta powiedział, że on się nie godził na takie 35-65, tylko 50-50. Prezydent poparł 35-65, czyli dalej pan skarbnik miasta będzie chyba forsował swoje 50-50. No zobaczymy, jak to będzie. Mnie to w ogóle śmieszy, bo mówimy 3,5-4% budżetu miasta. Jak to ma rzutować w ogóle na stan finansów? Teraz przepraszam. Punkt 10. W momencie wprowadzenia ograniczenia dotyczącego dokonywania wydatków dzielnice zwracają się w wiele możliwości o nieobejmowanie tym ograniczeniem realizacji zadań dzielnic w trakcie roku budżetowego. I proszę Państwa, to jest to, jakie tu są ustalenia. I chciałem jeszcze powiedzieć tyle, że Państwo wiecie, są prowadzone prace nad statutem. Tam mają być zlikwidowany w ogóle podział środków na zadania priorytetowe i powierzone, czyli ma być przeznaczona do dyspozycji dzielnic jedna pula środków bez rozdziału na te zadania, ale o tym fragmencie to najlepiej przeczytam wystąpienie pana Dominika Jaśkowca, przewodniczącego Komisji do Spraw Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa, który przekazał informację, że komisja, której przewodniczy, przygotowała projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze miasta, dzielnicy oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez dzielnicę. Po otrzymaniu opinii prezydenta miasta Krakowa, opinii prawnych, opinii regionalnej izby obrachunkowych, jednostek realizujących projekt zostanie przekazany do opiniowania przez dzielnicę. Należy się jednak liczyć z tym, że procedura może dopiero wejść w życie w 2014 roku i mieć zastosowanie do budżetu miasta Krakowa od roku 2015, czyli to nie dotyczy Rady w tym składzie, bo jak wiecie, kadencja się kończy w roku 2014, gdzieś tam październik, listopad powinny się odbyć wybory.
Ja jeszcze tutaj jedno zgłosiłem i to wam przeczytam. Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie, pan Stanisław Madej zgłosił, iż pomimo zachowania przez dzielnicę ustalonej proporcji z nadwyżką po stronie inwestycji, dzielnica nie otrzymała decyzji odnośnie wnioskowanego przesunięcia środków z inwestycji na wydatki bieżące. Kwota wnioskowanego przesunięcia nie miałaby wpływu na przyjęte proporcje. Czy tutaj rozumiemy proporcje przyjęte 35 do 65. No i nie miałaby wpływu, bo by obniżyła z 47 do 404. To jeszcze 9% jesteśmy do przodu. No i dlaczego tak obszernie o tym państwu opowiadam? Ano dlatego, żebyśmy wszyscy mieli świadomość faktu, że budżet to nie tylko środki oddane do dyspozycji rad dzielnic i przeznaczone na poszczególne zadania zapisane w uchwale budżetowej, ale również też zachowanie tychże proporcji, o których mówiłem. No tutaj my nie powinniśmy mieć problemu z tymi inwestycjami, bo duże środki idą na parking, drogę dojazdową w osiedlu na Stoku, to będzie końcowy etap realizacji w roku przyszłym. No niemniej jednak, jak to jest skomplikowane, to niech świadczy materiał, który otrzymaliśmy w trakcie tego spotkania. Podział środków dzielnic wykonany przez biuro, nie chcę tutaj nazwy pomylić, to odczytam jeszcze raz. Biuro Krzyśka Adamczyka, dla mnie by było tak łatwiej. Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji, taka jest oficjalna nazwa, przygotował taki materiał, który od razu w momencie rozdania wzbudził nas protest, bo na przykład mamy zapisane prace remontowe żłobków i na przykład w naszej dzielnicy jest zapisane 10 650 zł w sytuacji, gdy my nie mamy żadnego żłobka. No ale to takie uwagi zgłaszały również inne dzielnice, więc to jest naprawdę no, samo świadczy o sobie, no cóż tu będę mówił. Jak państwo będą zainteresowani, jak mają środki trwałe, co to są środki trwałe w budżecie, ale nie przeczytam wam jeszcze, żebyście wiedzieli, bo to jest, to się łatwo mówi, ale taką informację otrzymaliśmy od skarbnika miasta. Środki trwałe w budżecie. Definicja środków trwałych zawarta jest w artykule 3 ustęp 1 punkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. To jest podany dziennik ustaw, gdzie została ta ustawa opublikowana. Ilekroć w ustawie jest mowa o środkach trwałych, rozumie się przez to zastrzeżeniem punktu 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności a. nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. B. Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. C. Ulepszenie w obcych środkach trwałych. D. Inwentarz żywy. Nie wiem, czy nas też zaliczę. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy zgodnie z warunkami określonymi w ustępie 4. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w budżecie dla celów umarzania amortyzacji można stosować ustalenia przyjęte w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, artykuł 16a, 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W budżecie środki trwałe dzieli się na środki trwałe umarzane stopniowe, które są finansowane ze środków inwestycyjnych i ich wartość początkowa przekracza kwotę 3,5 tysiąca złotych. W przypadku obliczenia VAT naliczonego jest to kwota netto, jeśli VAT nie jest odliczany, jest to kwota brutto. Ze środków inwestycyjnych finansowane są również tak zwane ulepszenia. Ulepszenie środka trwałego to adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa. Warunek, wartość ulepszenia przekracza 3,5 tysiąca złotych. Ulepszenie podwyższa wartość środka trwałego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić nakłady wyłącznie na własne środki trwałe. Dwa pozostałe środki trwałe spełniają takie same wymogi pod względem użyteczności jak środki trwałe, ale ich wartość nie może przekroczyć 3,5 tysiąca złotych. Wyjątkiem są książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, które bez względu na cenę zaliczane są do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki finansowe, trwałe finansowane są z wydatków bieżących. Kropka, koniec, amen. Jak to dostaliśmy? No, Zygmunt Wodarczyk pierwszy, bo pierwszy otrzymał głos, bo ja miałem zadać to samo pytanie, zadał pytanie, no to jakim cudem skarbnik miasta, tudzież jednostki realizujące zadania, dysponujące potężnym aparatem księgowym, finansowym i to dzielnice mają robić, które właściwie dysponują po pierwsze groszami, a po drugie jedyny pracownik zatrudniony na etacie to jest ta pani, która tu siedzi, która obsługuje. I piękna, jak mówi Stasiu Strąs. Proszę, bo jest tutaj taki... Stawia drewna. I zadał pytanie, to dlaczego, to jakim cudem dzielnice mają to wszystko robić? To no ja też nie rozumiem odpowiedzi. Ja nie usłyszałem, ale może źle słyszałem. Proszę Państwa, i teraz wiecie, jak trzeba tworzyć budżet. Życzę wszystkim powodzenia. Ja proszę wrażenie, że to jest po to robione, żeby utrudnić pewne rzeczy, żeby nawet nie wydawać tych naszych wdowich groszy. Ale zastanowicie się, że tam to robią nawet dzielnicy. Zastanawiacie może Proszę Państwa, i tyle co miałem do powiedzenia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Jeżeli nie, to podamy za chwileczkę terminy posiedzeń komisji. Ja jeszcze mogę? Jadzia, bardzo proszę. Ja tak szybciutko, ponieważ no, wiosna chyba przyjdzie kiedyś, będziemy robić przegląd zieleni. Proszę na piśmie o wskazywanie. Właśnie miałem to powiedzieć przy okazji ustalenia ochrony środowiska. Na ochronę środowiska. Przynieść na ochronę środowiska. Przesłać mailem można, jak ktoś chce moją prywatną pocztę, to po sesji. To tyle, Jadziu. Tak, dziękuję. Leszek, bardzo proszę. Jeszcze tylko też krótko. Państwu powiedzieć jedne rzeczy jeszcze o tych nakrętkach naszych, które cały czas zbieramy. W zeszłym tygodniu fundacja znowu odebrała parę dziesiąt worów nakrętek, które były deponowane u dyrektora Dziadonia. To były nakrętki zebrane z gimnazjum, znaczy ze zespołu szkół numer 6. Gimnazjum 44, koła 129, przedszkole 112, osobiście to przewoziłem. A z rzeczy bardziej praktycznych, czyli z przełożenia na tą naszą Agnieszkę, którą, że tak powiem, się po części trochę opiekujemy, z nami. W tym tygodniu miała po szeregu badań, po szeregu konsultacji miała operację pierwszą na botanicznej. Zostały jej szczepione elektrody do prawej półkuli mózgowej.
rozmawiałem jeszcze dzisiaj z ojcem, stwierdził, że jest w domu już, stwierdził, że jest zdecydowana poprawa, jeżeli chodzi o lewą stronę ciała, czyli władanie ręką, nogą. 15 kwietnia ma drugą operację, którą będzie miała na drugą półkulę. Lekarze są pełni nadziei. Nie wierzę w to, co prawda, ale twierdzą nawet, że jak dobrze pójdzie, to może nawet poruszać się bez wózka. Także mam dalej apel do koleżanek i do kolegów, którzy tam ewentualnie zbierali te nakrętki, żeby ta akcja dalej trwała. Oczywiście jakby były problemy z odbiorem, proszę dzwonić, przyjadą bezpośrednio w fundacji związanego gimnazjum, czy ewentualnie szkoły, czy klubu. Dziękuję za tą informację. No, cieszę się, że to jakiś skutek przynosi. Ja stale przenoszę nakrętki Stasiu Rajskiego, bo zawsze włącza ten worek co jakiś czas. Znaczy był martwy sezon teraz, bo zima i dużo tych nakrętek się nie tak zbierało, ale to co widziałem później w tej kaponierze, która tam jest z tyłu wysunięta, to było tak dużo, że nawet zabrali za pierwszym razem i dojeżdżali. W następnym tygodniu dobierali jeszcze z gimnazjum 44 ze stoków i ze sportu. No to fajnie. Stasiu, ja mam prawie worek 120 litrów uzbierany. Nie tylko przez siebie, ale przez mieszkańców tutaj osiedla roku 38-39. Od razu do Franka. Od razu do Franka. Dobra. Proszę Państwa, nakrętki mamy omówione. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, no to przystępujemy do terminu posiedzeń. No bo Jaśka zaczyna. 8.22. Godzina 18. Na żądanie Pana na prośbę. Na żądanie, bo wymusił nawet Pan. Ale to wyjątkowo na jeden miesiąc tylko. Na próbę, bo to ja jestem zdania, że komisje powinny być o jednej porze, tak jak było w poprzedniej kadencji, o godzinie 17. Czyli 18, bo nie. Na razie do czerwca, potem wracamy. Komisja budownictwa, dobra. Komisja, Stasiu, mieszkalnictwo, tak? Mieszkalnictwo, 11, 17.30. Komisja zdrowia, 18.17.30. 17.30. Dobra, następny mam praworządności. Bardzo proszę. 3 i 17 o 18. Komisja praworządności 3 i 17 o 18. Komisja kultury. Komisja kultury 9 kwietnia, no i pewnie drugi raz, no we wtorek się spotkamy, no bo Dobrze, czy już wszyscy usłyszeli Komisję Kultury? Tak. Proszę Państwa, Komisja Ochrony Środowiska. 10, godzina 18. 10. Ponawiam prośbę ewentualne Wasze sugestie odnośnie wycinek pielęgnacji zieleni, żeby to zebrać grupowo do... Jeszcze do Komisji Kultury o której godzinie? O 18. 18. Dobra. To teraz na sesję zapraszam Państwa 25 kwietnia. Jak będzie źle, to wina Andrzeja, jaką datę dał. 25. No nie ma tak jak mi dwóch pracowników kombinatu, obydwa mają takie kajety, o godzinie 17.30. To jest nasze podstawowe narzędzie pracy. A ja myślałem, że jakieś tam piece, ale to teraz Kasia przeczyta Państwu terminy posiedzeń komisji. Bardzo proszę. Komisja budownictwa 8.22.18. Komisja mieszkaniowa 11.17.30. Komisja zdrowia 18.17.30. Komisja praworządności 3.17.18. Komisja Kultury 9 i 23 18, Komisja Ochrony Środowiska 10 18 i sesja 25 17.30. Dziękuję bardzo. To tutaj byśmy mieli już wszystko.
I teraz tak, zanim zamknę posiedzenie Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad, pozwólcie Państwo, że w imieniu swoim i zarządu złożę na Państwa ręce najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, smacznego, święconego. Wszyscy się upierają przy tym jajku, a to nie tylko jajko, bo się święci kiełbasy i tak dalej. I mokrego śmigusa dyngusa, bo wszak to ponoć przynosi szczęście. Wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. I dziękujemy jeszcze za absolutorium, za tą uchwałę, gdyby Państwo byli uprzejmi podjąć jednogłośnie. Dziękuję również. O tym mówiłem. Kasia rozdaje zaproszenia na Nowa Huta. Dlaczego nie? Kto nie ma jeszcze, proszę się zgłosić. No i życzę przyjemnego świętowania. Aha, o jednym bym zapomniał. Pani Kasia w przyszłym tygodniu jest na urlopie. Czyli Rada będzie otwarta od 10 do 14. Lista obecności. Proszę bardzo, lista obecności leży. Przepraszam.